Uczucia mocno mieszane. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy po czwartkowych bojach w ramach trzeciej rundy na eliminacji Ligi Konferencji. Jesteśmy po spotkaniu Spartak Trnawa Raków Częstochowa, a także Viking Gor Reykjavik Lech Poznań. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak jak miniaturka, tak jak tytuł materiału, mam dość mocno mieszane uczucia. O ile Raków Częstochowa nie zadziwi, to znaczy grał na swoim wysokim, dobrym poziomie, osiągnął rewelacyjny wynik, nie ma co tu mówić, bo grał przede wszystkim na boisku rywala z rywalem naprawdę mocnym, mówię tu w kontekście do przeciwnika Lecha Poznań, no to właśnie mistrz Polski na Islandii, mówiąc delikatnie, rozczarował. Nie pokazał właściwie nic, czym dysponuje w ofensywie. Właściwie dotąd tak naprawdę w rozgrywkach europejskich i w Ekstraklasie śmiano się z bramkarza Rutko, który od kilku dobrych spotkań nie występuje, a w jego miejsce bramkarz z polskim paszportem Filip Bednarek. Trzeba też powiedzieć, że z przodu nic dobrze nie wygląda, to znaczy brak jakiejś kreacji, pomysłu taktycznego na to spotkanie, jakieś niemrawe strzały, próby właściwie nawet strzałów Iszaka czy Skurasia, ten drugi jako jedyny piłkarz, który zagrał dość dobrze. Nie spodziewałem się, że będzie zastępował poniekąd Jakuba Kamińskiego, który już zaczyna swoją przygodę w Niemczech, w Wolfsburgu. Jedyny właściwie pozytywny akcent tego spotkania. Bramka, którą stracił Lech, też jakby pokazała tak naprawdę słabość i brak pomysłu mistrza Polski, bo był to gol z kontrataku. Lech Poznań miał dobrą sytuację, bo szykował się stały fragment gry. Piłka zagrana do przodu. Rajd strzelca bramki. Indywidualna akcja, brak doskoku, właściwie przyglądanie się środkowych pomocników czy Joela Pereira, który tylko właściwie imitował jakąś próbę pressingu i uderzenie no właściwie nie do obrony. Sam stadion, nie chcę tu oczywiście nikogo jakby tutaj obrażać, ale widać było nawet po tych, no mówiąc delikatnie, peryferiach Europy, na jakim niskim poziomie jest Lech Poznań. Oglądałem sobie to spotkanie i właściwie poza tym wysoką wygraną z Dinamem Batumi, a także tym meczem pierwszym z Karabachem, chociaż też to spotkanie nie było rewelacyjne, no to nie mogę sobie przypomnieć dobrego meczu Lecha Poznań w tym sezonie. Drużyna tak naprawdę, która utraciła wiele takich zębów trzonowych, mowa tu oczywiście o obrońcach Miliczu i Salomonie, a także o wspomnianym Kubie Kamińskim, nie wzmocniona nikim konkretnym z przodu, bo Sousie czy Titajszwili też na razie nie możemy mówić jako o takich piłkarzach dowodzących. Gra słabo, gra bez pomysłu, gra bezprzeciętnie, jakby eksponowane są wszystkie ich takie słabe zagrania na tle naprawdę drużyny, z którą Lech powinien sobie dość łatwo rozprawić i mam takie szczerze odczucie, że gdyby Raków Częstochowa grał właśnie z rywalami z Islandii, to skończyłoby się na wyniku co najmniej 0-5. Co do drużyny Częstochowy, w ogóle ten materiał podzielę sobie na takie dwie części, więc jeżeli kogoś interesuje tylko mecz Rakowa, no to może sobie właśnie od tego momentu to odpalić. Moja opinia o spotkaniu, to naprawdę Raków grał przemyślanie przede wszystkim, solidnie, dobrze poukładany zespół, taktycznie przygotowany pod konkretnego rywala. Spartak Trnawa, drużyna, która tak jak powiedziałem wcześniej, absolutnie jest półkę wyżej niż wspomniany zespół z Islandii, właściwie na tej samej półce co Lech czy Raków. Widać, że też miała swoje atuty, próbowała atakować bramkę Trelowskiego, który godnie zastępował właściwie w miejsce Vladana Kovacevicia. Nie wiadomo jak się potoczą losy Serba. Pod koniec meczu kilka takich nerwowych prób przy wybijaniu niepotrzebnej gry nogami, co mogło w ostateczności doprowadzić do głupiej straconej bramki. Występ Iwiego Lopesa, oczywiście ten pierwszy gol, pozycja spalona, mamy szczęście, Raków ma szczęście, że w tych rozgrywkach nie ma systemu VAR, bo bramka oczywiście nie byłaby uznana, natomiast Raków miał wcześniej kilka niezłych sytuacji i później nie miał problemu z kreacją. Raków robi regularny postęp, zobaczymy jak będzie dalej, na ten moment Raków ma bardzo dobrą zaliczkę i prawdopodobnie zobaczymy go w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Jak będzie z Lechem, nie wiadomo, chyba sam Lech Poznań, trener John van der Bron też nie wie, muszą coś szybko wymyślić i miejmy nadzieję, że ten kocioł poznański poniesie piłkarzy, bo tak naprawdę wynik 1-0 jeszcze nic nie przekreśla, ale bardziej zastanawia styl, brak stylu. Zachęcam do subskrypcji kanału, do polajkowania materiału, dzięki i do zobaczenia.